zrozumiałam, że się wpakowałam w taki kram. Dzień dobry Państwu. Dziś moimi gośćmi w Bialskim Centrum Kultury są prezydent miasta Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk. Dzień dobry Państwu. I dyrektor artystyczny Orfeo Fundacji imienia Bogusława Kaczyńskiego oraz dyrektor artystyczny drugiego festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego Krzysztof Korwin-Piotrowski. Witam również. Drodzy Panowie, jesteśmy przeszło 2 miesiące po organizacji festiwalu w Białej Podlaskiej, drugiego festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego i chciałbym zapytać o Panów wrażenia i odczucia. Panie Prezydencie. Minęły 2 miesiące, wydaje się, że już szmat czasu, a wciąż pozostajemy pod ogromnym wrażeniem tego, co wspólnie z Fundacją Orfeo, siłami Bialskiego Centrum Kultury oraz życzliwych mecenasów, przedsiębiorców z Białej Podlaskiej udało nam się już po raz drugi zrealizować dla mieszkańców Białej Podlaskiej. To piękne doświadczenie także dlatego, że tegoroczny dwudniowy festiwal przenieśliśmy do świeżo wyremontowanego, przebudowanego i zadaszonego amfiteatru, którym stworzyliśmy zupełnie nową przestrzeń do realizacji widowisk artystycznych w Białej Podlaskiej i spotkawszy się z ogromnym uznaniem i ciepłym przyjęciem przez mieszkańców, wykorzystaliśmy ją właśnie do realizacji tego drugiego już festiwalu. Moje osobiste wrażenia są także znaczone szczególnym doświadczeniem niemożliwości bycia bezpośrednio z Państwem tuż obok festiwalowej sceny, dlatego że przypomnę, razem z rodziną byliśmy poddani kwarantannie, ale dzięki dobrodziejstwu środków internetowego przekazu jednak miałem możliwość po pierwsze, tak jak wielu mieszkańców Białej Podlaski i nie tylko, podziwiać scenę festiwalową online, ale także spotkać się z Wami i za tym pośrednictwem wyrazić swoje uznanie dla organizatorów i artystów własną wypowiedzią transmitowaną na żywo w dniu festiwalu. A Pana, Panie Dyrektorze? Ja przede wszystkim ogromnie się cieszę, że udało się uratować ten festiwal, bo jak wiemy, wiele tego typu wydarzeń w Polsce zostało w ogóle zablokowanych na nie wiadomo ile, na rok czy dłużej i bardzo mało festiwali przetrwało. A dzięki uporowi Pana Prezydenta i Pana Dyrektora, dzięki fantastycznym osobom i z Urzędu Miasta i Bielskiego Centrum Kultury, dzięki radnym, sponsorom, dzięki wspaniałym społecznikom, ludziom kultury i cudownej publiczności bielskiej udało się zrealizować wydarzenie, które pozostaje głęboko w moim sercu, dlatego że ten koncert, który był dwukrotnie zaprezentowany jako właściwie wielkie widowisko z cyklu Zaczarowany świat operetki i musicalu, miał dwie części. Jedna była bardziej musicalowa, Śnić sen, a druga bardziej operetkowa, Zakochanie w operetce. I tu współpracowaliśmy z Mazowieckim Teatrem Muzycznym imienia Jana Kiepury. I ja mam nadzieję, że publiczność Białej Podlaskiej zobaczy w przyszłości cały spektakl w wykonaniu Mazowieckiego Teatru Muzycznego, a będzie to wesoła wdówka z królową sceny muzycznej w naszym kraju, Grażyną Brodzińską. Może to nastąpi w przyszłym roku, może za 2 lata, ale myślę, że należy planować i wtedy te plany będą realizowane. Cieszę się też, że udało się pokazać w amfiteatrze przepiękny spektakl w wykonaniu artystów, amatorów związanych z Białą Podlaską, Jajko Królowej Marysienki, historyczne przedstawienie. I ja w wielu miastach innych w Polsce mówię, że tak naprawdę każde miasto zasługuje na to, ażeby w ten sposób pokazywać jego historię. Bo to jest edukacja na najwyższym poziomie. Publiczność bardzo entuzjastycznie też zareagowała na to przedstawienie. A plany myślę, że mamy wspaniałe, wspólne.
Dodam jeszcze, że wyróżnikiem naszego festiwalu było także uroczyste odsłonięcie ławeczki Bogusława Kaczyńskiego, który, przypomnijmy, pochodził z Białej Podlaski, tu odebrał swoją edukację, tu w swojej życiowej, także artystycznej, twórczej działalności powracał w wielu nawiązaniach. Cieszymy się, że i w ten sposób, nie tylko nazywając festiwal jego imieniem, ale także posiadając ten pomnik właśnie w pięknej przestrzeni parku, który jest zespołem zamkowo-parkowym Radziwiłłów tuż w nieodległym sąsiedztwie amfiteatru, możemy dziś po prostu spocząć przy sylwetce tego mistrza, jeszcze raz to podkreślmy, z dumą wywodzącego się z Białej Podlaskiej. Jest jeszcze jedna cecha charakterystyczna festiwalu, o której być może za wiele lat nie wszyscy będą pamiętali. Otóż to mianowicie, że ponieważ odbywał się w okresie rozszerzającej się epidemii koronawirusa, wymogi sanitarne spowodowały, że tylko połowa miejsc w amfiteatrze mogła być wykorzystana przez publiczność i w ten sposób dziękuję organizatorom za dobrze pomyślaną formułę, aby to główne przedstawienie, widowisko festiwalowe, które miało miejsce w sobotę, zrealizować w dwóch odsłonach o godzinie 16 i o godzinie 19. W ten sposób, mimo ograniczeń co do liczby publiczności, mogliśmy je zaprezentować podwójnej, dużo większej liczbie mieszkańców Białej Podlaski. Była jeszcze transmisja. I dzięki transmisji online także szerszym gronom widzów. Panie prezydencie, jesteśmy w temacie podsumowania festiwalu, więc myślę, że godna podkreślenia jest współpraca wielu instytucji, które pracowały i przyczyniły się do organizacji tak wspaniałego widowiska artystycznego. Tak, już druga edycja festiwalu jest efektem naszej bardzo dobrej i zawsze z wdzięcznością to podkreślam, współpracy z Fundacją Orfeo, fundacją, którą świętej pamięci Bogusław Kaczyński założył ze swoimi przyjaciółmi, a którzy dziś kontynuują jego dzieło. Zawsze z uznaniem podkreślamy i pozdrawiamy pana prezesa Zbigniewa Napierałę, nieocenioną rolę jako dyrektor artystyczny fundacji i dyrektor artystyczny naszego festiwalu realizuje maestro Krzysztof Korwin-Piotrowski, tymi, bez których mimo naszych najlepszych chęci nie udałoby się festiwalowi nadawać takiej formuły, są także pracownicy Bielskiego Centrum Kultury. Pan dyrektor Zbigniew Kapela wraz z zespołem stają na wysokości zadania. To bardzo miłe słyszeć od przedstawicieli Fundacji Orfeo, organizatora mnóstwa widowisk na najwyższym poziomie w całej Polsce, znawców i bywalców scen światowych, że w Białej Podlaski posiadamy zespół, który potrafi udźwignąć i na tak imponującym poziomie przyczynić się do realizacji pięknych widowisk. Jeszcze raz wspomnijmy życzliwych darczyńców. Bez mecenatu trudno byłoby udźwignąć także siłą rzeczy istotny wymiar finansowy przy tej skali przedsięwzięć. A takie stosowne podziękowania i wyróżnienia były wręczone mecenasom podczas festiwalu. A ja jeszcze dodam, że wspaniała współpraca z Mazowieckim Teatrem Muzycznym, za co serdecznie dziękujemy. I podkreślał to pan dyrektor Krzysztof Korwin-Piotrowski, Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury. Wspaniali artyści, fenomenalny poziom widowiska. Panie dyrektorze, o festiwalu ciepło pisała nie tylko nasza prasa lokalna, ale również portale internetowe ogólnopolskie. Między innymi świetny artykuł i recenzja w Dzienniku Teatralnym. Tak, Dziennik Teatralny, portal eteatr.pl, Instytut Teatralny z Warszawy. Także mieliśmy zapowiedzi w prasie i w radiu, i na antenie telewizji ogólnopolskiej, i w Teleekspresie była zapowiedź tego festiwalu, więc wydaje mi się, że coraz lepiej jest propagowany i mam nadzieję, że w przyszłości też media nam będą jeszcze bardziej pomagać w tym, aby coraz więcej ludzi dowiedziało się, że coś tak wspaniałego dzieje się właśnie tu, w Białej Podlaskiej.
Przed nami trudny czas dla kultury. Nie wiemy, co będzie jutro, nie wiemy, co będzie za miesiąc. Niemniej jednak myślę, że tak wspaniałe wydarzenia kulturalne, które niosą za sobą bardzo dodatnią i trudną do określenia wartość społeczną, wymagają już planowania, panie prezydencie. Myślę, że będziemy kontynuować organizację festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Oczywiście nie wyobrażamy sobie, żeby mogło być inaczej. To, z jakim zaangażowaniem traktujemy te nasze pomysły, a wręcz już po dwóch edycjach festiwalu można powiedzieć zobowiązanie wobec tęskniącej do kolejnej edycji białskiej publiczności, pokazuje przede wszystkim to, że już z rocznym wyprzedzeniem spotykamy się w grudniu. Takie wspólne plany z Fundacją Orfeo czynimy. Jest duża szansa, że w przyszłym roku, po wielu miesiącach, sytuacja epidemiczna wreszcie pozwoli nam dużo swobodniej, z dużo większym zaangażowaniem publiczności przygotować to wydarzenie. Jesteśmy zdeterminowani, żeby czynić te kolejne kroki i żeby tę nową kulturalną tradycję Białej Podlaskiej, tą jedną z marek, jakimi chcemy, by stał się w zakresie promocji miasta Festiwal Bogusława Kaczyńskiego, na trwałe wpisać do kalendarza ważnych wydarzeń kulturalnych w całym kraju. Panie dyrektorze, czy Bialczanom możemy uchylić rąbka tajemnicę programu artystycznego? Oczywiście, tuż przed tym nagraniem rozmawialiśmy, proszę Państwa, właśnie z panem prezydentem i z panem dyrektorem o tych przyszłorocznych planach, więc na pewno możemy już ogłosić, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli pandemii już nie będzie, a myślę, że nie, we wrześniu będzie kolejna odsłona Festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego i wreszcie doprowadzimy wspólnie do takiego niezwykłego dla mnie też przedsięwzięcia emocjonalnie, ponieważ przygotowuje galę Wielka Sława Bogusława, pokazującą, co tak naprawdę Bogusław Kaczyński wniósł dla kultury narodowej. Człowiek stąd, honorowy obywatel Białej Podlaskiej, który promował kulturę muzyczną na najwyższym poziomie w Polsce i na świecie i podczas swoich wspaniałych występów zagranicznych również w Ameryce czy Australii. Więc będzie to taka trochę sentymentalna podróż właśnie do Białej Podlaskiej. Będą piękne plenery Podlasia w tle, będzie opera, będzie balet. Chcemy zaprosić solistów baletu z Narodowego Teatru Operowego w Lwowie. Będziemy nawiązywać kontakty z instytucjami artystycznymi, takimi jak Teatr Wielki w Łodzi w ciągu przyszłego i w kolejnych latach także. Będziemy współpracować z Operą Narodową w Warszawie, z Teatrem Rampa w stolicy. Więc myślę, że będzie się poszerzać to grono instytucji artystycznych, które zaprezentują na najwyższym poziomie wydarzenia wspólnie przez nas realizowane. A poza tym marzeniem moim jest, żeby stworzyć taki most kulturowy i rozmawialiśmy o strategii miasta i pan prezydent powiedział, że to jest właśnie, to mieści się w strategii, żeby współpracować także z artystami z Białorusi, ale nie tylko, myślę, że także z Rosji, z Ukrainy, może ze Słowacji. Chcemy zrobić taki koncert w przyszłym roku, gdzie pokażemy talenty, wielkie, młode talenty, ale nie takie młode, które dopiero zaczynają, tylko takie, które już osiągają sukces na arenie ogólnonarodowej lub międzynarodowej. I na pewno takich artystów, wokalistów zaprezentujemy Państwu i zrobimy taki koncert, podczas którego różni ludzie będą mogli wręczać nagrody. I to zacni ludzie, począwszy od pana prezydenta i pana dyrektora, ale także osoby, które będą chciały uhonorować tych młodych artystów. I na pewno zaprosimy też gwiazdę piosenki, która również wręczy swoją nagrodę i będzie nagroda publiczności i nagroda mediów. Więc myślę, że to będzie niesamowity taki ranking. A kto otrzyma najwięcej nagród? I wtedy w naturalny sposób nam się narodzi kolejna gwiazda festiwalu.
Chciałbym serdecznie panom podziękować. Moimi gośćmi byli prezydent miasta Białej Podlaskiej, pan Michał Litwiniuk i dyrektor artystyczny Orfeo Fundacji imienia Bogusława Kaczyńskiego oraz dyrektor artystyczny drugiego festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego, pan Krzysztof Korwin-Piotrowski. Usta milczą, dusza śpiewa, kochaj mnie. Proszę wybaczyć mi tę śmiałość. Natomiast jest nader uprawniona wrażeniem, pod którym pozostaję od kilkudziesięciu minut, gdy zakończyłem oglądanie online pierwszego seansu dzisiejszego zjawiskowego spektaklu. Bez niepotrzebnej prezentacji. Ja mam poza.